3 października 2011 roku Tomasz Z. jechał tirem, tak zwaną obwodnicą Leszna. Gdy dojeżdżał alejami Piłsudskiego do skrzyżowania z Mickiewicza, na jego pas wyjechała rowerzystka. Kierowca odbijał w lewo i ostro hamował, ale nie uniknął zderzenia. Kobieta z licznymi złamaniami i stłuczeniem płuc odwieziono do szpitala, była w ciężkim stanie. Prokuratura, badając okoliczności wypadku, uznała, że wprawdzie rowerzystka wymusiła pierwszeństwo, ale kierowca tira jechał za szybko. Zdaniem śledczych prawie 70 na godzinę w miejscu, gdy dla ciężarówek obowiązuje 50. Mężczyznę oskarżono o nieumyślne spowodowanie wypadku. Sąd w Lesznie zlecił w trakcie procesu ponowną opinię biegłych. Ci poczynili diametralnie inne ustalenia, stwierdzając, że prędkość była niższa. Sąd w Lesznie dzisiaj pod nieobecność oskarżonego wydał wyrok w tej sprawie. Oskarżonego Tomasza uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu. Punkt drugi, kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Zdaniem sądu niewinność kierowcy ciężarówki w tej sprawie jest oczywista. Nie miał on bowiem szans uniknięcia zderzenia z wymuszającą pierwszeństwo rowerzystką. Ona nagle wyjechała. Oskarżony podjął intensywny manewr hamowania, który jednak nie okazał się skuteczny. Przy takiej konstrukcji oczywiście główne znaczenie mają opinie biegłych. Prokurator oparł się na opinii w postępowaniu przygotowawczym, która jednak została skutecznie przez obrońcę zakwestionowana. W sądzie nie było dziś nie tylko oskarżonego, ale także przedstawicieli leszczyńskiej prokuratury. Nie wiadomo więc, czy będą oni składać apelacje. Jesienią 2011 roku miejsce, gdzie doszło do wypadku, wyglądało tylko z pozoru, podobnie jak dziś. Po remoncie tego odcinka Krajowej Piątki w miejscu, gdzie doszło do zderzenia, działa nowa sygnalizacja świetlna. Wydzielono też bezpieczne drogi dla rowerzystów. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.